Wioletta Piasecka to autorka książek dla dzieci, ale jak się okazuje także wielka miłośniczka piłki nożnej. Posiada sporą wiedzę, co pokazała podczas spotkania autorskiego w Przemęcie. Tylko ten osiągnie sukces, kto się nie poddaje. Spotkanie było inicjatywą Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Obie placówki z początkiem roku zostały połączone. Razem będziemy mogli więcej, mówił w rozmowie z nami Maciej Ratajczak, jej dyrektor. Jednym z pomysłów pracowników jest organizowanie spotkań z ciekawymi postaciami. A taką jest Wioletta Piasecka, autorka książek dla dzieci, która w czwartek, 14 stycznia gościła w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie. Mamy spotkanie autorskie, które rozpoczyna jak gdyby cykl spotkań autorskich. Chcemy postawić właśnie na zapraszanie tutaj do biblioteki osób znanych, bardziej lub mniej, autorów książek i dla dzieci, i dla dorosłych. Promować również osoby, które są mniej znane, które piszą czy tworzą sztukę sami dla siebie. Chcemy pokazać, że to robią. Na spotkanie w Przemęcie Wioletta Piasecka przyjechała w stroju wróżki. Wiąże się z nim pewna historia. Szukałam pierwszego wydawcy, każdy mi mówił, proszę przyjść, jak będzie pani znana. No ale jak tu być znana, jak tu trzeba wydać pierwszą książkę? I jeden z wydawców mi powiedział, pani Wioletto, wydam pani książki pod warunkiem, że będzie pani w stroju wróżki. Wyobrażenie o wróżkach jest trochę inne, że mają takie śliczne złote włosy, że są takie szczuplutkie. Ale wydawca mi powiedział, albo będzie pani w stroju wróżki, albo książek w ogóle nie będzie. No i pomyślałam sobie, no dobra, mam kilka książek w stroju wróżki, a dobrze, niech będzie. I powstała cała seria książek z wróżką. Kiedy biblioteki odkryły mnie na targach książki, to zawsze mówiły, pani Wioletko, ale do nas na spotkanie przyjdzie pani w stroju wróżki. No i te spotkania w stroju wróżki trwają już no, jakieś 12-13 lat. Chciałabym tak z tego stroju czasami zrezygnować i przyjść bardzo elegancko ubrana. A wtedy słyszę, oczywiście pani Wioletko, ale jeszcze nie u nas. U nas jeszcze będzie pani w stroju wróżki, a potem niech sobie pani eksperymentuje gdzie indziej, ale dzieci czekają na tę wróżkę. Moja pani kiedyś powiedziała, moja nauczycielka od polskiego, że jak to powtórzymy, a to już wszystko powtórzymy, albo będziemy mieli język w gipsie. Gotowy? Weź głęboki oddech i uważaj. Wyindywidualizowaliśmy się. Zalśniła wokół łezka. No raz przypomnę sobie, prosiaczek to mieszka. Chrum, chrum. Chrum, chrum. Ja cię przyjąć, chrum, chrum. Doprawdy nie mogę, bo tuż przed deszczem, chrum, chrum, wymyłem podłogę, chrum, chrum. Wioletta Piasecka jest nie tylko autorką książek, to też ogromna miłośniczka i znawczyni piłki nożnej. Zresztą jedna z jej książek związana jest właśnie z futbolem. Bibliotekarze mi mówią, że to był strzał w dziesiątkę właśnie dla chłopców, bo chłopców nie można zmusić do czytania. Niektórzy nie czytają, a tutaj jest coś, co ich pasjonuje. Nie tylko zagadki, ale też i opowieść piłkarska. Tutaj się okazało, że chłopcy mają sporą wiedzę, no ale pani wiedza? Tak, ja 20 lat interesuję się piłką i właściwie interesuję się piłką jak piłką, bo oczywiście lubię oglądać mecze, ale interesuję się też biografiami piłkarzy. Bo to jest tak naprawdę każda historia, każdego piłkarza jest temat, mogłaby być tematem powieści. Ostatnio przy wręczaniu nagród Złotej Piłki występował Kaka i tak opowiadałam mojemu synowi, że to jest jeden z najgrzeczniejszych piłkarzy. Każdy mu mówił, że nigdy nie będzie piłkarzem, bo jest za grzeczny, a tymczasem był laureatem Złotej Piłki kiedyś tam, ileś lat temu. Na spotkaniu do Przemętu Wioletta Piasecka przywiozła swoje nowe wydawnictwa i jedno z nich poświęcono Bronisławie Weiss-Papuszy. Naprawdę jest to beletryzowana opowieść o Bronisławie Weiss-Papuszy. O tym, kiedy, gdy była małą dziewczynką, uczyła się literek, uczyła się pisania, czytania, o jej pierwszej przyjaźni. Tyle, że nie jest to książka taka jak Andersen, gdzie wszystko jest prawdziwe. Nawet mała dziewczynka, która wręcza Hansowi Chrystianowi różę, jest postacią historyczną. Ale to 5 lat zbierałam informacje. Tutaj jest dość dużo wymyślonych rzeczy, bo życie papuszy było bardzo smutne i nie chciałam też dzieciom takiego smutku tutaj wkładać, więc wyciągnęłam tylko te miłe wspomnienia. W swoim dorobku Wioletta Piasecka ma około 50 książek dla dzieci. Teraz postanowiła napisać coś dla dorosłych. Moja bohaterka, Natalia, będzie szukała pracy i będzie miała bardzo nietypowe zajęcie, a mianowicie
nie wiem, czy mogę zdradzić, ale trochę zdradzę. I spotka mężczyznę, swojego sąsiada, z którym będzie organizowała teatrzyki dla dzieci. Teatrzyki takie dla najmłodszych i to będzie ich takie dorywcze zajęcie przez jakiś czas, ale w tej książce będę mogła opisać kulisy życia poza tutaj spotkaniami autorskimi, czyli noclegi w hotelach lub czasami w gospodarstwach agroturystycznych i inne, czyli całą kuchnię życia pisarza. Kiedy ukaże się książka, to długa droga, odpowiada Wioletta Piasecka.